coś powiem. Szybyłowicz, on tutaj jakoś tak pilnował samego siebie, bo chodziło mu o mieszkanie. Ja muszę, mówi tak do siebie, ja muszę być tutaj trzeźwy, w porządku, bo tu mnie Elka wypieprzy. Ja mówię, słuchaj, co ty chrzanisz? Dla swojego dobra chyba to byś robił. Dostosował się do tego, a do tamtego, w ramach porządku. No. On tak się bał i sobie wykrakał. I w końcu się położył, tu rozkraczył te nogi śmierdzące. Tutaj 7 puszek wisiało na sznurkach na futrynie. A sok, taka puszka soku leżała tu na podłodze, rozpierniczona. I ja myślę sobie, no i co to miało znaczyć? On dał do zrozumienia, może, że te puszki przyniósł ze śmietnika, że udaje pijaka, ale pijakiem nie jest. No. Pytanie, czy było warto, czy cena nie była za duża tego wszystkiego. No. Bez sensu. Nie warto było. Bez sensu. No dobrze. Rzeczy ludzie robią bez sensu, bo są bez myśli, nie przewidują konsekwencji. Radio Koncita, to wszystko, co słychać, jest ważne. Niekoniecznie musi być to, co tu widać, ale... Ty jutro jedź do tej pracy, bo tutaj, wiesz, agresja taka, te mordy takie są nieciekawe. Nie bój się, ja sobie z mordami znakomicie daję radę. No to cieszę się. Ja tak dobrze wszystko, myślę, że najlepiej się w ogóle nie patrzeć, nie oglądać się, bo te mordy są, te mordy warszawskie są. Nie, ja mówię o Złotych Tarasach, ja mówię, jak przechodzisz przez Centralny ze 127. Te mordy są nadskakujące, zaskakujące, patrzą się na ciebie i tego. Ja to traktuję takich ludzi jak rybki, które przepływają w akwarium. No. Jak rybki, tak, oczywiście. A patrzą, a zrobili, obgadali, pierdolę. Doskonale wiem, co kto powiedział, rozumiesz, co, mniej więcej, co kto myśli, a mnie to w ogóle nie interesuje. Tutaj dla moherów takich jest fajny film w internecie, Życie pioniera. Idą świadkowie, wózek ciągną z literaturą, stanowisko robią, stoisko robią i takie cienie przechodzą, tylko w internecie widać, to znaczy ludzie przechodzą, takie rybki przechodzą. Traktuję ludzi takich blejakich, no. Złośliwych, tępych. No bo ludzie tacy są i inni nie chcą być. Żadna szkoła ich nie poprawi. No. Tak. Głupi rzekł w sercu swoim niemałego. Także widzicie państwo, do czego to wszystko doprowadziło, że sytuacja właściwie jest dramatyczna wszędzie. A Jackowski mówi, że już ta wojna się zaczęła, jest to wojna hybrydowa i zaczęła się od tych uchodźców i idzie dalej.